Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dzisiejsze zajęcia będą poświęcone zagadnieniom związanym z równaniem okręgów. Omówimy sobie typowe zadania związane z równaniem okręgów, które występują na maturze, ale na początku pokażemy, co możemy odnaleźć na temat równania okręgów w tablicy maturalnej. Między planimetrią a przekształceniami geometrycznymi możemy znaleźć taki temat jak równanie okręgu i właśnie z tych informacji będziemy korzystać. Co tu jest napisane? Jest mniej więcej tyle. Równanie okręgu o środku w punkcie S o współrzędnych A i B i promieniu R wygląda następująco. To jest tak zwana postać kanoniczna równania okręgu, a to jest postać ogólna równania okręgu. I tutaj są istotne dla nas informacje. Przejdźmy może na nowy ekran i zobaczmy. Tu jest napisane, że środek ma współrzędne A i B i promień jest większy od zera. Może pokażmy na przykładzie, o co autor tej definicji miał na myśli. Weźmy sobie powiedzmy układ współrzędnych i w tym układzie współrzędnym zaznaczmy jakiś okrąg. Niech tu jest X, tu będzie Y. Zaznaczymy powiedzmy okrąg o środku w tym miejscu. Ten punkt niech ma współrzędne, powiedzmy będzie 5 na X i dwie jednostki na Y, czyli zaznaczymy współrzędne punktu, to będzie 5 i 2, no bo na X mamy 5, na Y mamy 2. Powiedzmy, że będzie to okrąg o promieniu, no, dwie jednostki. O, idealny to nie jest okrąg. Chodzi o to, żeby promień wszędzie miał dwie jednostki. Tu dwie jednostki, tu dwie jednostki powinny być, tutaj dwie jednostki, no i tutaj też dwie jednostki. Generalnie okrąg to jest zbiór punktów oddalonych od środka o stałą liczbę, czyli w tym wypadku o dwie jednostki, ta stała liczba jest naszym promieniem. No i zobaczmy, jak mamy taki okrąg w układzie współrzędnych, to my możemy sobie go opisać algebraicznie, czyli przy pomocy jakiegoś wzoru. No i jak to zrobić? No właśnie są dwa sposoby. Jeden sposób to jest tutaj, on będzie częściej wykorzystywany, on częściej się będzie pojawiał na maturze. Z wykorzystaniem tego wzoru, no to popatrzmy. Czyli z definicji równanie okręgu będzie miało taką postać. X odjąć A. Ale nasze A to jest pierwsza współrzędna środka okręgu, czyli ta liczba. No u nas pierwszą współrzędną środka okręgu jest piątka. Czyli będzie X odjąć 5 do kwadratu dodać. Y odjąć B. Ale nasze B to jest druga współrzędna środka okręgu, czyli 2. Będzie 2 do kwadratu. No i równa się promień do kwadratu. U nas promień ustaliliśmy, że ma długość dwie jednostki, czyli będzie 2 do kwadratu. Teraz zobaczmy. Jakbyśmy wzięli to równanie, to, które właśnie tutaj zapisałem, i podnieśli odpowiednio do kwadratu i rozpisali, co byśmy dostali? Mamy x minus 5 do kwadratu. X minus 5 do kwadratu, to korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, to będzie x kwadrat odjąć 10x, dodać 25. Dalej mamy znak dodawania. Jest y minus 2 do kwadratu. Y minus 2 do kwadratu, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy, to będzie y kwadrat odjąć 4y, dodać, tutaj mamy czwórkę. I zobaczmy, po drugiej stronie równania mieliśmy 2 do kwadratu, czyli czwórkę. No to jak przerzucimy czwórkę na lewą stronę, to będziemy mieli x kwadrat odjąć 10x, tutaj weźmy póki co dodać y kwadrat, odjąć 4y i tutaj jeszcze nam zostało tak, dodać 25, tutaj mamy dodać 4 i tutaj mamy odjąć 4, ponieważ przenieśliśmy je na lewą stronę. No to jak się dobrze przyjrzeć, to mamy x kwadrat, dodać y kwadrat,
odjąć 10x, odjąć 4y i tutaj mamy 20, dodać 25. 25 równa się 0. I ta postać to jest dokładnie ta sama postać co tutaj. X kwadrat, dodać y kwadrat, odjąć 2ax, odjąć 2by, dodać c. No i zobaczmy, że z tej też postaci możemy wywnioskować, ile wynosi a, ile wynosi b. No bo popatrzmy, tutaj mamy, że tu mamy minus 2ax minus 2by. Czyli u nas minus 2ax musiałoby się równać minus 10x. Czyli bierzemy to, co stoi przy x. Analogicznie minus 2by musiałoby się równać minus 4y, bo bierzemy to, co stoi przy y. No to rozwiążmy z tego równania, ile wynosi a. No tak, tutaj mamy minus i tutaj mamy minus, to możemy stronami usunąć ten minus, czyli będzie 2ax równa się 10x. Po obu stronach mamy x, dzielimy sobie przez x i mamy 2a równa się 10, a nas interesuje 1a, dlatego dzielimy przez 2. Czyli 1a wynosi 5, czyli a wyszło, że jest 5. Teraz zobaczmy z y, co będzie, właściwie z b. To znowu usuwamy minus obustronnie i mamy 2by, to jest 4y. Dzielimy przez y stronami, czyli mamy, że 2b to jest 4 i dzielimy przez 2, mamy, że b to jest 2. Czyli zobaczmy, mówiliśmy sobie na początku, że środek okręgu ma współrzędne a i b. No i u nas a to jest 5, natomiast b to jest 2. I zobaczmy, że faktycznie wyszło to samo. Środek okręgu ma współrzędne 5 i 2. I u nas też wyszło 5 i 2. Czyli my możemy zapisać albo okrąg albo w takiej postaci, albo w takiej postaci. Tu są oczywiście tutaj poprawy pismu, tu jest x kwadrat, tu jest y kwadrat, tu jest 10x, tu jest 4y odjąć, a tutaj mamy 25. Jeszcze jedna rzecz, która jest dla nas istotna, to ten wzór, że promień do kwadratu to jest a kwadrat plus b kwadrat odjąć c, odpis odczytywany z tej oto postaci, z tej właśnie tutaj postaci. No dobra, czyli jak ta teoria ma się do konkretnych zadań maturalnych? Może przejdźmy teraz, pokażmy, jakie były zadania maturalne związane z okręgiem. Teraz zobaczmy, co mamy przy y. Przy y nic w zasadzie nie mamy, mamy y kwadrat. Ale jak się przypatrzymy, to my y kwadrat możemy zapisać, że to jest y odjąć 0 do kwadratu. No bo y odjąć 0 to jest nadal y do kwadratu, mamy y kwadrat. Czyli zobaczmy, tu jest y odjąć 0, tutaj jest y odjąć b. Czyli nasze b to jest 0. No i po prawej stronie mamy 16, ale pamiętamy, że po prawej stronie stał promień do kwadratu, czyli 16 to jest nasz promień do kwadratu. Jaka liczba do kwadratu daje 16? No oczywiście będzie to 4. Czyli naszym promieniem jest 4. To jest odpowiedź. Kolejne zadanie pochodzi z matury próbnej z listopada 2010 i jest ono nieco trudniejsze. Co mamy tutaj podane w tym zadaniu? Mamy przede wszystkim podane punkty S i M. Punkt S ma współrzędne 2 i 1, punkt M ma współrzędne 6 i 4. Mamy wskazać równanie okręgu o środku w punkcie S i przechodzący przez punkt M, czyli taki okrąg, który ma środek w punkcie S i przechodzi przez punkt M. No to na początku naszkicujmy tą sytuację. Nasz okrąg ma mieć środek w punkcie o współrzędnych 2 i 1. 2 na x, 1 na y, czyli tu będzie dwójka, tu będzie jedynka, tu jest środek naszego okręgu i ma przechodzić przez punkt M. Punkt M ma współrzędne 6 na x, no i powiedzmy 4 na y, czyli punkt M jest gdzieś tutaj i to jest środek okręgu. Podpiszemy S o współrzędnych 2
i 1. No i przepraszam, to nie jest n, s, to jest nasze m. Tu jest m o współrzędnych 6 i 4, a nasze s jest tutaj, ma współrzędne 2 i 1. No i my wiemy, że do okręgu należy punkt m, czyli okrąg musi przechodzić przez punkt m. Teraz tutaj postarałem się narysować taki w miarę ładnie wyglądający okrąg. Nie do końca mi wyszedł, ale to nie jest istotne w tym zadaniu. W tym zadaniu istotne jest, żeby znaleźć na podstawie treści zadania równanie okręgu. Co my potrzebujemy do równania okręgu? My potrzebujemy współrzędne środka, one są podane, i my potrzebujemy promień, a właściwie promień do kwadratu. No to jak znaleźć promień? Zobaczmy, skoro mamy punkt S, który jest środkiem okręgu, oraz mamy punkt M, który należy do okręgu, to odległość między tymi dwoma punktami to jest właśnie promień. No i jak znaleźć długość tego promienia? To może zmieńmy kolor na niebieski. Zbudujmy tutaj trójkąt prostokątny. Tu będzie kąt prosty. Powiedzcie mi, jakie jest przesunięcie, jaka jest długość tego boku? No długość tego boku to jest odległość między jedynką a czwórką, czyli 3. Czyli ten bok ma długość 3. Jaka jest odległość między dwójką a szóstką? No tutaj mamy czwórkę. No to z Pitagorasa sobie policzymy, ile to jest promień. No, twierdzenie Pitagorasa mówi tyle, że a kwadrat plus b kwadrat daje c kwadrat, gdzie c kwadrat to jest przeciwprostokątna. No to układamy sobie twierdzenie Pitagorasa, czyli 3 do kwadratu, czyli ten bok do kwadratu, dodać ten bok do kwadratu, daje nam promień do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9, 4 do kwadratu to jest 16, no i mamy promień do kwadratu. 9 plus 16 to jest 25 i to jest nasz promień do kwadratu. Skoro promień do kwadratu to jest 25, zatem zwykły promień to będzie 5. A zatem przypominając sobie równanie okręgu, a to było x odjąć a do kwadratu, dodać y odjąć b do kwadratu, równa się promień do kwadratu, to my podstawiamy dane, które już znamy. Nasze a to będzie 2, bo tutaj jest a, nasze b to będzie 1, i nasz promień do kwadratu jest tutaj policzony, to jest właśnie 25. Czyli podstawiając, będzie x odjąć 2 do kwadratu, dodać y odjąć b, czyli odjąć 1 do kwadratu, daje nam promień do kwadratu, czyli 25. Zatem zobaczmy, że taka odpowiedź x odjąć 2 do kwadratu plus y odjąć 1 do kwadratu równa się 25, znajduje się pod punkcie b. Kolejne zadanie pochodzi z matury 2010, oczywiście maj. Jest to według mnie bardzo proste zadanie. Zobaczmy, mamy wskazać równanie okręgu o promieniu 6. Przypomnijmy jeszcze raz, równanie okręgu to będzie x odjąć a do kwadratu, dodać y odjąć b do kwadratu, daje nam promień do kwadratu. Skoro promień wynosi 6, no to promień do kwadratu to będzie 6 do kwadratu, czyli 36. Czyli musimy szukać takiego równania, w którym po prawej stronie będzie 36. No i to jest prawidłowa odpowiedź, odpowiedź D. Idziemy dalej. Następne zadanie pochodzi z matury z maja 2011. Jest nieco trudniejsze, bo tutaj trzeba wskazać styczną do okręgu. Ale żeby wskazać tą styczną, to my i tak musimy wyznaczyć równanie okręgu. To najpierw naszkicujmy nasz okrąg w układzie współrzędnych. Żeby go naszkicować, musimy dowiedzieć się, ile wynosi promień. Proponuję dokonać tutaj takiej małej, kosmetycznej zamiany tego równania i zapiszę to równanie w takiej postaci. X odjąć 1 do kwadratu, dodać y do kwadratu, równa się 4 tutaj z prawej strony. No to zobaczmy, że nasze a, czyli x odjąć a, czyli nasze a to będzie 1, nasze b to będzie 0, bo mamy y odjąć 0 do kwadratu. A nasz promień to będzie 2, gdyż 2 do kwadratu daje 4. No i bierzemy sobie, szkicujemy, może wróćmy do czarnego koloru,
Szkicujemy sobie układ współrzędnych. Zaznaczamy środek. Środek, przypomnijmy, ma współrzędne a i b. Czyli u nas to jest 1 i 0. Czyli na osi x zaznaczamy 1, a na osi y po prostu 0. I to jest ten punkt. No i promień ma długość 2. Promień ma długość 2. Czyli to będzie mniej więcej taka sytuacja. Czyli nasz promień ma dwie jednostki długości. Tu są dwie jednostki, tu są dwie jednostki. W każdą stronę od środka okręgu są dwie jednostki długości. I teraz zobaczmy. Po kolei rysujmy odpowiedzi. Jak by wyglądała prosta o równaniu x równa się 1? Prosta w równaniu x równa się 1 to jest taka prosta, która przechodzi przez jedynkę na osi x. No taka prosta, jak tutaj zaznaczyłem. Ona ma dwa punkty styczne z okręgiem, znaczy dwa punkty styczne, dwa punkty przecięcia. Skoro ma dwa punkty przecięcia, to nie może być styczna. Idziemy dalej. Naszkicujmy prostą x równa się 3. X równa się 3 przechodzi przez trójkę na osi x. I to będzie taka prosta. Zobaczmy, że ona ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem. I ten punkt się znajduje właśnie w tym miejscu. A prosta, która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem, to jest prosta styczna do okręgu. Idziemy dalej. Kolejne zadanie pochodzi też z jakiejś matury próbnej albo przykładowej. To jest tak. Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu takim z prosto o równaniu takim jest równa. Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, sugeruję narysować ten okrąg w układzie współrzędnych. No to dobrze, odczytajmy znowu. Przypomnijmy sobie równanie okręgu, to było x odjąć a do kwadratu dodać y odjąć b do kwadratu równa się promień do kwadratu. To zobaczmy, nasze a to jest 1, nasze b, zobaczmy, tutaj mamy y kwadrat od razu, czyli y odjąć 0 do kwadratu, czyli b to jest 0, bo nie ma obok y żadnej liczby. No i promień do kwadratu daje nam 4, czyli promień zwykły to będzie 2. No to naszkicujmy to w układzie współrzędnych. Na osi x zaznaczamy 1, na osi y zaznaczamy 0, czyli punkt ma współrzędne 1 i 0. I odmierzamy sobie promień o długości dwóch jednostek, czyli na oko jakiś taki okrąg. Czyli tutaj będzie 3, tutaj musi być 3, tutaj musi być minus 1, tutaj musi być mniej więcej dwójka, a tutaj musi być mniej więcej minus dwójka. No i zobaczmy po kolei. Nasza prosta y odjąć 1, prosta y równa się minus 1, to jest taka prosta, która jest równoległa do osi x i przechodzi przez minus 1 na osi y. To jest, może takim kolorem weźmiemy, to jest mniej więcej taka prosta. I teraz punkty przecięcia tej prostej. Punkty przecięcia tej prostej z okręgiem są 2. No bo nie ma opcji, żeby był jeden punkt przecięcia, to ona by musiała być mniej więcej równoległa, przechodzić przez dwójkę. Natomiast ona przechodzi nad minus dwójką, czyli będą dwa punkty przecięcia. Tu i tutaj. Czyli odpowiedzią jest podpunkt C. Kolejne zadanie też dotyczy promienia okręgu. I zadanie wygląda następująco. X kwadrat dodać Y kwadrat odjąć 12X dodać 33 równa się 0 i mamy wskazać promień okręgu. Mamy wskazać, ile to wynosi promień. Ja tutaj sugeruję przypomnieć wzór na równanie okręgu, tylko ten drugi wzór. Przejdźmy może do tablic matematycznych. O, chodziło mi o ten wzór. Czyli, że promień do kwadratu to jest a kwadrat plus b kwadrat odjąć c. Zapiszmy sobie. Czyli promień do kwadratu
To jest a kwadrat, dodać b kwadrat, odjąć c. I ponadto przypomnijmy jeszcze wzór, z którego będziemy korzystać. Chodzi o tensor. Czyli jest x kwadrat plus y kwadrat, odjąć 2ax, odjąć 2by plus c. Zapiszmy. X kwadrat, dodać y kwadrat, odjąć 2ax, odjąć 2by, dodać c, równa się 0. I zobaczmy właśnie, że zadanie powyższe jest podyktowane właśnie pod ten wzór. Czyli u nas jest x kwadrat, jest x kwadrat, jest y kwadrat, jest y kwadrat, jest minus 12x, a u nas jest minus 2ax. To piszemy, że minus 12x to się równa minus 2ax. Rozwiążmy to, czyli wyznaczmy a. No to 12x to będzie 2ax. No to 6 dzielimy sobie przez x, czyli 12 to będzie 2a. Zatem 1a to musi być 6. Mamy wyznaczone a. Teraz popatrzmy na minus 2by. My tutaj y-ów nie mamy, czyli możemy powiedzieć, że jest 0y. Czyli mamy, że minus 2by równa się 0y. Czyli minus 2b równa się 0, czyli b musi być 0. No to mamy wyznaczone b, mamy wyznaczone a, natomiast nasze c to jest to. To jest nasze c. No i podstawiamy do wzorku. Czyli promień do kwadratu to jest a kwadrat, czyli 6 do kwadratu, dodać b kwadrat, b to jest 0, czyli 0 do kwadratu, odjąć c, u nas c wynosi 33. Czyli co to nam daje? Może obliczenia przyniosę w to miejsce. 6 do kwadratu to jest 36, odjąć 0 do kwadratu, czyli 0, znaczy dodać 0 i odjąć 33, mamy 3. Zatem promień do kwadratu to jest 3. Czyli sam promień to będzie pierwiastek z 3. Zatem odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź B. Kolejne zadanie, już to będzie ostatnie, dotyczące okręgu, jest typowym zadaniem na wykorzystanie wzoru. Zobaczmy, my znamy wzór, odczytujemy go chociażby z tablicy, to jest x plus 5 do kwadratu, znaczy wzór wygląda, to jest już konkretne podstawienie, wzór wygląda x minus a do kwadratu, dodać y minus b do kwadratu, daje nam promień do kwadratu. No to zobaczmy, że piątka to się równa u nas minus a, minus dziewiątka to się równa u nas minus b, czyli a to będzie minus 5, natomiast b to będzie 9. Czyli współrzędna środka okręgu, środek okręgu ma wzór S równa się AB, czyli u nas A to jest minus 5, natomiast B to będzie 9. No i przy okazji z prawej strony równania odczytujemy promień, tutaj mamy promień do kwadratu, czyli promień do kwadratu daje 4, czyli zwykły promień to będzie 2. Zatem odpowiedzią jest okrąg o środku w punkcie minus 5 i 9, i promieniu 2. I znajdźmy taką odpowiedź. To jest odpowiedź C. Mam nadzieję, że po dzisiejszych zajęciach już temat równania okręgu jest dla Was znacznie łatwiejszy. Jest to dosyć istotne zadanie, bo tak jak zauważyłem, praktycznie zawsze się pojawia jedno, dwa zadania na wykorzystanie tej umiejętności. Jak się dobrze zna przynajmniej wzorki i wie, co gdzie podstawić, co gdzie zastosować, to praktycznie wszystkie zadania, czy to testowe, czy to nawet zadania otwarte z okręgiem, stają się wtedy, no może przesadzę, jak powiem, banalne, ale już do wykonania bez większego problemu. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Zapraszam na kolejną.